Robię po prostu jeden gostek kawalerii. I tyle. Sam pesz. Tam masz za dużo tego. Ja mam 2 template, a ty tam masz pewnie 30, nie? Nie, no, mam 5, czy tam. Nie, 6. Ja potrzebuję tylko 2 na całą grę. 2 piechoty, 1 czołgów, 1 koni, 1 samochodów i 1 piechoty morskiej. Boże. Ale ja tylko piechotę i czołgi na razie robię. Diego lubi najbardziej jednostki NKWD. To jest jego konik. To jest jego konik. NKWDzista, stary. Już rozstrzelał. Pierwsze co zrobił? Rozstrzelał jakiegoś gościa, no. Pierwsze co, nie? Tylko wszedł. Ktoś tam nie żyje, nie? Nie chciał być komunistą. Nic nikomu w życiu gość nie zrobił, ale nie chciał być komunistą. Wizji piechoty. Ty, panie mistrzu Polski, co jest bardziej ważne, logistyka czy piechota? No logistyk, ten, piechota. A teraz idziesz w jakieś te researche? Nie, sobie tych, najwyższe dowództwa przyznaję. A, tych dowódców, no, no. Nie, to piechota, jeśli będziesz dowodził piechotą, chyba tak. No piechota to ci rzadkość, co nie? No, ale Chiny będziesz zajmował piechotą, nie? I czołgami. No co, ty czołgi będziesz nawet działał? No, no chyba, tak. Że masz już jakieś czołgi, to żeby je przepalić, to możesz je przepalić, nie? No mam małe i tworzę tam sobie małą armijkę. O kurde, dobra. Co prawda czołgi takie lekkie, ale wsparcie piechoty i będzie. Zamiast się pierdolić ten, widziałem się w pancerny, to po prostu czołgi robię. Co ja potrzebuję? To... Kurwa, ja budowy badania nie robiłem, ale jestem debil. O kurwa, za 14 dni skoczyło mi aż 3 badania. Ja mam 2 sloty badań, ale właśnie, przecież można te sloty powiększyć jeszcze tutaj w drzewku. Ja mam takie... Import? Co? Import, że biorę do siebie, tak? Tak, importujesz, to bierzesz do siebie, no. To mi nie przyszło, co do zadrań? Halo? Pewnie klika. Dobra, dobra. Ty serio, to nie ty mi przysłałeś. Ale co, a kto ci przysłał, co? Stali mi nie przysyłasz. O, ty kurczę, jebany. Nie ma fabryczki. Francja, dzień dobry. Konnichiwa. Ja nawet nie wiem, co się stało. Ktoś mi tutaj zablokował. Ty czemu mi tu jakiś Hongkong i Macau, kurde? Będę musiał z nimi walczyć, bo to... O! I po Macale. No i po Macale, no. Największe miasto, kurde, na moim terenie jest zajęte. Jeszcze Francuzi, to ja ze wszystkimi będę musiał wojnę prowadzić. O, mam Yamato. Produkuję Yamato. No. Yamato. Jak się bawić to grubo, bro, jakiś niszczyciel. Jak tak pomyślę w sumie, to jak się wybierze taki kraj, jak właśnie Diego wybrał. No. Masz fajnie, bo masz jeden problem z mniej. Nie musisz się martwić o marynarkę, na przykład, co nie? No tak. Nie musisz skupić na innych badaniach. A tak to ja w sumie tracę jakieś tam badania, bo u mnie to jest kluczowe, żebym rozwijał marynarkę. No. Czasami dobrze być biednym. No. Ale ten. Być szczęśliwym. Dokładnie. Juntan. O, mogę sobie szablon dywizji już coś ogarnąć. Tak, morskiej obrony przeciwlotniczej. A chuj wezmę ciebie. Faktycznie. Ło, i to jest jako nowy kurwa statku. O, dupę, nawet nie wiem, co to artyleria jeszcze, kurwa. A mogę jakby później jakby zmienić sobie to najwyższe dowództwo? Tych dowódców? Aha, bo tu jest to najwyższe dowództwo. Chyba tak, ale trzeba zapłacić za to. Ja już ogarnąłem. No to dobra, ja się bawię, to ja chcę. To jest ważne w czasie wojny, to dowództwo, bo tam kurde niezłe premie niektórzy mają, nie? Nie, oni mają wyjebiste. No, to jest różnica. Wziąłem sobie typa, który daje mi 15% obrony przeciwlotniczej morskiej. Tak, no. W statuteczkach moja obrona jest skuteczniejsza. Tutaj też mam gościa, który ma atak armii plus 10%, to 10% to jest dużo wbrew pozorom. Jako taki po prostu bonusik, nie? No to ja też mam właśnie typa, co daje mi 10% do ataku, 15% do obrony.
Kurde, ty masz lepszych nawet generałów, no. A, zobaczymy. Klika. Pakt antykominternowski. To, o czym ci mówiłem. Szef Führer chce, żebym dołączył do antykomunizmu. No. A ja znam jednego komunistę. Chciał być komunistą. I kości komunistów. To w sumie mamy wspólny cel, Diego. O, państwo chińskie walczy z komunistycznymi Chinami. Tak. Trzeba je uratować, a następnie podbić. A Japonia tutaj na faszyzm, ty chcesz, żeby tutaj... Ja sobie to przewrót. No. Właściwie Lee Zongren. Ty, ale nie żeby coś, ale sobie kliknij na państwo Diego i popatrz, jakiego dełca przygląda. Mm. Typowy komunista. Tak. Nawet z mordy. Nawet z mordy, tak. Sheng Shikai. Shikai. Sheng Shikai. No. Typowy komunista. Japończyka, kurwa, lubię to, że ci przywódcy zawsze tak się wywyższają, że nie mam imienia i nazwiska. Mam tylko Hirohito. Tak. A to nie jest, to nie było nazwisko? Nie wiem nawet. Właśnie, kurwa, nie wiem, jak oni sobie... Ci starzy to po nazwiskach zawsze, ale to w sumie od II wojny światowej to w sumie nie wiem, jak to szło. Ja ostatnio coś czytałem o Hirohito, że on zmarł dopiero w 89 roku? Nie, w 80 którymś roku zmarł, nie? I... Bo on ogólnie wojny przeszedł. Tak, był bezpieczny. Tak, dokładnie. Jest takie zdjęcie, jak ten MacArthur, generał, stoi koło niego i właśnie podpisują ten traktat, ugodę pokojową. I dalej rządził. Nie wiedziałem, że go nie usunęli. Nie wiadomo, kto naprawdę rządził, ale no dalej był jakby tym cesarzem. To i dopóki nie zginie, to kolejnego nie będzie przywódcy. Tak, nie? Tak, bo zewnętrzne wpływy polityczne. Nie podoba to się klice z Kuangxi. Klika z Kuangxi. Czyżby chciała podbić całą Azję? Najwyżej Bhutan. Zobaczymy, nie wiadomo. Pytanie jak, skoro taka przewaga. A faktycznie, ja zapomniałem, że Hongkong u ciebie to jest Anglia tak naprawdę. Tak, no. Dopiero tak, w sumie niedawno przecież, nie? Niedawno Anglia coś tam, no już przeszło na stronę chińską. I nawet Francja, kurczę, jest u ciebie, się wbita. No, myślałem, że Francji nie ma, ale też się znalazła. Też coś zajęli. Tak, bez miasta zajęli Guangzhouwan. Ale zawsze mają dostęp portowy. No. Trochę lipa, bo jak ja ostatnio, tylko że to Szanghaj, to tam w Chinach, ale ostatnio obejrzałem genialny film właśnie, jak Japonia atakowała Chiny. 800 się nazywa, polecam wam obu. Kurwa petarda, chuj. Pewnie dużo o zbrodniach wojennych. Ogólnie to ten, bo w Szanghaju też była tam strefa brytyjska, co nie? Taka dzielnica handlowa i ogólnie tą dzielnicę od reszty Szanghaju oddzielała rzeka. Ten film opowiada o tym, jak 800 żołnierzy chińskich w bunkrze po tej stronie, w sensie w bunkrze, w magazynie, po tej stronie po tej stronie wojennej się okopywało. A ten magazyn był zaraz przy tej rzece, że oni to dosłownie widzieli z okien tą strefę handlową, gdzie kurwa normalnie był prąd, światło, ludzie się bawili, jakieś tam występy i w ogóle, no. A tymczasem się napierdalali i kurwa ci ze strefy handlowej to tylko mieli takie show, że oglądali ich jak tam walczą, co nie? No ja pierniczę. No. Całą armią się, Japończyków się bronili. No. I tam też później sobie granaty na siebie zakładali i takie ostateczne poświęcenie, co nie? No. I petarda w chuj, bo ogólnie był zakaz, że żołnierze mieli zakaz wejścia w tą strefę. Tam ludzi w ogóle przyjmowali, to tak jak teraz na Ukrainie jest, tam mężczyźni mają zostać i walczyć, a reszta może spierdalać, co nie? Tak, no. Ogólnie to samo tam było w tej strefie wpływów, a Japończycy też nie atakowali tego brytyjskiego. No. Nie chcieli wypowiedzieć tej wojny. I co na koniec filmu? Pokazali jakby dzisiaj i ten magazyn ciągle tam tak stoi, tak jak zakończyła się wojna. O ja pierniczę. Jako zabytek, co nie? Bo dla Chińczyków to był taki ogromny opór wobec przeciwnika. No.
Ale w ogóle film jest zajebiście zrealizowany, że naprawdę nie odbiega od amerykańskich produkcji, a skoro jest i lepszy. No. Te efekty filmowe i takie inne duperale, co tam wykorzystali. Ja myślałem, że jakiś sobie średni film obejrzę, ale z jakimś ciekawym... z jakimś ciekawym wątkiem historycznym. O to kurwo, tak się zszokowałem, taka petarda. No. Ja czekam tylko jeszcze, aż będzie, że Afganistanowi wypowie wojnę, bo tam ma takie malutkie połączenie. A, i będzie szedł tym, kurde, między górami, jak Hannibal na Rzym. Ty, ja się będę śmiał, jak Tybet go zajmie. To będzie śmieszne. Nie, Diego sobie wziął to serca, żeby zająć Butan. Propan Butan. Tak bardzo chciał go zagrać Butanem, ale stwierdził, że będzie ciężko na początku. To wybrał inną opcję zagrać Butanem. Na początku pierwsze 10 lat. A tutaj gra toczy się do 48 ogólnie, nie? Jest... No, podejrzewam, że nie idzie dalej. No, jest mod do 56, ale wtedy on dodaje właśnie troszeczkę, żeby dalej się dało researche zrobić, nie? Bo to... No, bo to już wojna w Wietnamie, tam powoli się zaczyna. No właśnie, do 56 właśnie jest mod. Ale 48 to daleko, teraz mamy 37 dopiero, nie? Wiesz, tak jak Crusaderze Kings 2, to możesz lecieć od 860 któregoś tam do 1400, 1400 bodajże. No. Tak, wtedy się kończy średniowiecze? Nie, ja podałem kurwa ten, bitwę pod Grunwaldem. Tak, no. Ale 1400 któryś rok to był, chyba 68, tak? Wynalezienie papieru i jeszcze coś tam było. Papieru toaletowego trzeba dodać. Co to jest? O, paramilitaryzm, też mam coś takiego. O, już mogę trzecie najwyższe dowództwo. Obrona armii w prowincji narodowej plus 10%. Ja pierniczę, biorę to. Przyrost doświadczenia szkoleni. Szansa na asa 15%. Brzmi ciekawie. No, wiesz co to jest, nie? Nie. A, no, że ten, jak masz lotnictwo, to... Ja nie mam, więc nie wiem, muszę z głowy to mówić. Chciałem sobie kliknąć. Nie mam ani jednego samolotu. Dopiero by się zestrali, gdyby sobie zobaczyli samolot. To już by... Jak pociąg by ten uciekli z kraju. Samolot, kuźwa. No to tam jest taki znaczek jakby asa przy skrzydłach. No i jak się bijesz gdzieś tam w powietrzu, ten, no to właśnie twoi ludzie zestrzeliwują tam te samoloty, no i wtedy as się robi, nie? Gość, który zestrzelił ileś samolotów i on dodaje tam plus 10% do czegoś tam na przykład, nie? Tylko, że jak on zginie, to wtedy masz minusy jakieś. Słuchaj, u mnie polarne kamikaze. Tak, no, a że u ciebie każdy będzie ginął? To może być najwyżej asem w zabiciu się. Tak. Jednorazowo. O, szablon dywizji zaraz będę mógł swój wymarzony zrobić. Niepokonany. Zaopatrzeni w dzidy laserowe. Zgadza. A zagranaty pod ładunki z gówna. Z gówna. Kamienie obrócone gównem. Tak. Logiczne. Oni jak widzą przeciwnika, to od razu na ręczny ogień przechodzą i myk, myk. I z obrotowy. Ciu, 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 ciu. Ja w ogóle ostatnio, bo ja sobie przypomniałem sobie, że na PlayStation mam ten, YouTube'a. I sobie ostatnio, przez ostatni tydzień teraz, to robiłem tak, że jak szedłem spać, to sobie ustawiałem, żeby PS się wyłączył po 2 godzinach, tam telewizor po pół godzinie, jak już będzie jakby ten sam ekran, co nie? I sobie odpalałem Kapitana Bombę. Dupa. Chciałem spać. No. Bo już mamy 37? No, dopiero, no. Kurwa, już mogę nowe badania robić. Potrzebujesz 75 gwiazdek doświadczenia, tych X doświadczenia armii. A żandarmerii ogólnie się robi, czy nie bardzo? Żandarmerię? No. A ty masz coś takiego? No, to jest... mogę ich robić. Policja wojskowa w badaniach, tak? Tak, tak. To nie, to jest...
w badaniach i później mogę ich jako korpus robić i oni podobno są dobrzy, jak okupujesz tereny. Tak, tak, że oni dają tam minus do twoich strat, czy coś takiego i do pacyfikacji plus, ale ja tego osobiście nie robię. Mój szablon jakby okupacyjny to jest jeden koń. Jeden batalion konny po prostu. Nie robię, bo jest tyle do researchowania ciekawych rzeczy, że ja w ogóle w suporcie nic nie odkrywam, nie? To jest właśnie dziwne i tak zaskoczyłem na Eslu, jak grałem o Mistrzostwo Polski. Nic ze sprzętu wsparcia, nic. No chyba, że pociągi na samym dole, bo ja nie miałem pociągu na przykład. Nie, ja chyba sobie teraz na kompanię techniczną do czołgów. I ciężarówki też researchuję. Tylko pamiętaj, że musisz produkować wtedy wyposażenie, nie? Sprzęt wsparcia. No. Ja dzięki prostej taktyce po prostu robię sobie pół na pół sprzęt piechoty i artylerię. Rozdzielam fabryki po prostu.